Poeta, jeden ze sławnych skamandrytów, postać z literackiego Olimpu, który wówczas w Polsce mieścił się przy kawiarnianym stoliku w Ziemiańskiej. Autor liryki społecznej, ale także poezji okolicznościowej, licznych humoresek. Dyplomata, organizator polskiego życia kulturalnego we Francji przed wojną, później także w Brazylii i w USA. Publicysta polityczny, o którym mówiono, że najlepiej ze swojego pokolenia czuł i rozumiał istotę polskości. Popełnił samobójstwo. Postać tragiczna, dzisiaj nieco zapomniana. Bohaterem naszego programu jest dziś Jan Lechoń. Jan Lechoń, właściwie Leszek Serafinowicz, był najmłodszym ze skamandrytów i też najwcześniej zabłysnął jako taka gwiazda w Warszawie, nastoletnia gwiazda. Był jednym z najwspanialszych gwiazd polskiej satyry. Tworzył z Antonim Słonimskim, z Tuwimem, Szopki, takie jakieś zbiory facecji dla kabaretu. Był poważny w jednej sprawie, w sprawie Polski. Był patriotą najbardziej tradycyjnym. Wszystko polskie było znakomite i wszystko polskie było najlepsze i Polska była najważniejsza. I tego rodzaju, bez możliwości żadnego krytycyzmu. Poeta zakochany w polskości, który jako najwybitniejszy chyba w tym zakresie poeta naszego wieku wskrzeszał dawne mity, tworzył z nich świat iluzoryczny, świat fantazmatów, w których żył. Świat o wyimaginowanej polskości i miał świadomość, że to się kończy. Ta świadomość rzeczywistego odchodzenia owego tradycyjnego patriotyzmu, tradycyjnego ujęcia sedna polskości była dla Lechonia niesłychanie tragiczna. W tym się wyczerpywała jego twórczość i wraz z końcem tego mitu kończył się dla niego jakby sens jego poezji. Kiedy spojrzymy na debiut literacki Jana Lechonia, no to rzecz zadziwiająca, bo to był debiut bardzo wczesny, no być może najwcześniejszy w całym XX wieku w skali polskiej literatury, ale być może jeden z najwcześniejszych w ogóle w całej historii polskiej literatury. Jak to było, panie profesorze, z tym debiutem? No rzeczywiście to jest taki debiut, który nawet nie określa się mianem juweniliów, tylko pueriliów, czyli takich wierszy chłopięcych, bo Lechoń swoją pierwszą książkę z pomocą ojca na Złotym Polu wydał w 1912 roku chyba, miał 13 lat wtedy. Następna ukazała się w roku 1914, nosiła tytuł Po różnych ścieżkach. Te dwie książki od razu pokazywały, no były fenomenem, prawda? Mało kto rzeczywiście debiutuje w tym wieku, ale też mało kto publikuje tak książki dojrzałe warsztatowo, bo od razu Lechoń tu zdradzał niesłychaną taką warsztatową biegłość. Oczytanie w polskiej poezji, bo historycy od razu dostrzegli tutaj wpływy i z jednej strony Asnyka, z drugiej strony Staffa, z trzeciej dedykował Staffowi, tak, Kazimierza Przerwy Tettmajera. Tettmajer zresztą, o czym Lechoń ze wzruszeniem w dzienniku wspominał, przysłał mu podziękowanie koledze po fachu. Tutaj był bardzo od razu Lechoń uradowany, że ten tomik no, tak zaszczytne miano mu przysparza. Książka ta nie doczekała się jakiegoś szerszego wówczas rozgłosu, ale no od razu zdradzała pewne wątki, zwłaszcza takie głębokie zanurzenie jakby w kulturze Lechonia, które potem będą u niego się pojawiały. Chyba tutaj Lechoń, tak sobie myślę, a propos tego wczesnego debiutu, no Witkacy, który miał, nie wiem, 7-8 lat, pisał takie dramaciki, prawda, ale to nie było publikowane. Natomiast to jest rzeczywiście fenomen. Już wtedy przybrał ten pseudonim Jana Lechonia. Tak,
Tak, te dwie książki były podpisane pseudonimem Jan Lechoń. Tutaj wskazuje się między innymi na patronat słowackiego. W Lilii Wenedzie występuje postać Lechona, więc byłby to także hołd dla takiego poety, jak wiemy z biografii Lechonia i z jego twórczości, no niezwykle dla niego ważnego. Pierwszą taką już poważną książką poetycką Lechonia był Karmazynowy poemat z 22 roku. Jak przyjęto tę publikację? Z 20 roku. Lechoń ma wtedy 21 lat. No, publikacja przyjęta była niezwykle entuzjastycznie i przez czytelników. Warto przypomnieć, że ta książka doczekała się aż 3 wydań w dwudziestoleciu międzywojennym. Lechoń ją nieco poszerzył w tych kolejnych wydaniach. No i krytyka niezwykle entuzjastycznie zareagowała. Karol Wiktor Zawodziński napisał, że Lechoń jest największym poetą swojego pokolenia. Kilka lat później ukazuje się cała książka Dzieje Konrada Wilhelma Chorzycy, która jest osnuta jakby wokół tej niezwykłej książki i wpisująca jakby w kontekst najnowszych dziejów Polski, zwłaszcza Piłsudskiego. To był niewątpliwie taki hit, przebój poetycki dwudziestolecia międzywojennego. Niewiele książek, a być może żadna nie doczekała się aż tylu wydań. Być może tutaj Wierzyński był konkurentem, ale... No, zwróćmy uwagę, że na naszym stole znajdują się też unikatowe wydania, między innymi twórczości Jana Lechonia. To są zbiory pana doktora. Panie doktorze, to jest też Karmazynowy poemat. Nie tylko. Akurat jest tak, że pierwsze wydanie przywiozłem ja, a drugie wydanie pan profesor, więc to jest... Większość jest tutaj to może w trakcie rozmowy będziemy chronologicznie do tych książek sięgali. Ja myślę, że jeżeli wspominamy o karmazynowym poemacie, to warto powiedzieć tak, co to jest karmazyn, tak? To jest kolor krwi. To jest kolor krwi, to jest kolor też polskiego stroju narodowego i ten sam tytuł już miał swój ciężar gatunkowy, prawda? Karmazynowy poemat. To już było mocne uderzenie. A poza tymi faktami niewątpliwymi dotyczącymi poetyki tego bardzo młodego twórcy, no ważna też była chwila, kiedy to się pojawiło, bo nie zapominajmy o tym, że to się pojawiło dokładnie w momencie przełomu, tak? Kiedy Polska wybuchła też poezja i wybuchała wtedy młodość Lechonia i jego rówieśników. Także to było, możemy tylko pozazdrościć tych i pomarzyć sobie o takich doznaniach, których no chyba w 90 roku byliśmy pozbawieni, aby tak naraz właśnie i młodość, i Polska, i poezja wybuchła w tym samym momencie. Chciałem zapytać o wiersz Herostrates, który otwiera Karmazynowy poemat, bo ten debiut, nie debiut, ten tom miał taki szeroki oddźwięk ze względu na pewne przesłanie. Jak moglibyśmy to podsumować? To jest niezwykłe, bo ten wiersz oczywiście wszyscy znamy, bo on tak się nam wbił i tu jest to niebezpieczeństwo, jak mówimy o Janie Lechoniu, że trochę tak się obsuniemy w kierunku jakiegoś takiej rutyny szkolnej, tak? No bo to jest to sławne zdanie. No to spróbujmy od drugiej strony. Że wiosną właśnie, wiosnę nie Polskę zobaczę, więc to każdy uczeń, nawet średni polskiego to zdanie zna i to kojarzy. Natomiast to się chyba wiąże z tym momentem, o którym mówiłem, kiedy pojawił się tomik, chociaż sam wiersz był drukowany w 1917 roku, chyba w ramach Pro Arte Studio. Powstał, kiedy poeta miał 17-18 lat. Tak? To naprawdę są bardzo młodzieńcze, a tak dojrzałe. Toczyła się jeszcze wojna. Toczyła się wojna, ale zapominamy o pewnym elemencie, bo to też jest taki punkt biografii Lechonia. Mieszkał w Warszawie i właściwie ta niepodległość, no my się przyzwyczailiśmy, że tego 11 listopada powrót Józefa Piłsudskiego z Magdeburga, no ale wcześniej były pewne wydarzenia, które tą niepodległość też już wieściły i młodzi ludzie mogli otrzymać już tą niepodległość wcześniej, tak? Czyli nie wiem, od aktu 5 listopada 1916 roku, którego ogłoszenie przez Niemców na Zamku Warszawskim, no osobiście Lechoń był świadkiem jako nastolatek tego wydarzenia. Także nawołując w 17 roku, kiedy jeszcze nie było tej niepodległości, którą my uważamy za tą zadekretowaną niepodległość, że on już tej Polski nie chce. No było taką prowokacją, ale też może głosem właśnie pierwszego pokolenia, i to jest chyba bardzo istotne, aby to powiedzieć, które naprawdę
tak jak pokolenia młodzieży w Polsce lat ostatnich, które nie miały na sobie garbu komunistycznego takiego zaczadzenia, tak, czy dostosowywania się. To było pokolenie, które nie miało okazji pod zaborami jakoś specjalnie się przygiąć. Tak. To było pokolenie, które wchodziło w życie już w momencie w zaborze rosyjskim pewnych ulg po rewolucji 5 roku, a które dojrzewało w okresie wojny za młode, żeby uczestniczyć w legionach, ale na tyle już dorosłe, aby tą wolność przeżywać. Ale to jest zaskakujące, bo Lechonia pamięta się raczej z patriotycznych uniesień, z jego związków ze Słowackim. On jest jakby patronem też pewnej niezłomności. Nie kojarzy się z Herostratesem, który pali na stosie, można powiedzieć, swój obowiązek patriotyczny. No tak, ale ta książka ma tytuł Karmazynowy poemat, no i w pewnym sposobie lektury powinna być traktowana jako opowieść, jako całość, prawda? I Herostrates rozpoczyna tę historię, o której Lechoń tutaj mówi. Rzeczywiście ten tytułowy Herostrates, być może to jest portparol samego Lechonia, z jednej strony pyta, czy chce wiosną zobaczyć wiosnę niepolską, ale z drugiej strony zastanawia się, czy wzywając do zburzenia łazienek, prawda, do pokruszenia pomnika Kilińskiego, czy on wszystko zniszczy, czy obudzi Polskę, prawda? Więc ten takie poszukiwanie Polski, budzenie, wzywanie do obudzenia Polski jest być może treścią całego tego dosyć jednak rozmaicie odczytywanego poematu, który kończy się wierszem Piłsudski i słynnymi słowami, a on milczy, mundur na nim szary, prawda? To jest jakby pewna droga. Historia. Pewna Panie profesorze, droga. A co wyróżnia postawę Jana Lechonia w jego pokoleniu poetów wśród skamandrów? Co charakteryzuje od początku jego postawę twórczą osobną? No, gdy patrzeć zwłaszcza te pierwsze ważne książki Lechonia, prawda, czyli Karmazynowy poemat zwłaszcza, ale też Srebrne i czarne, no to Lechoń nie wpisuje się w te stereotypowe cechy poezji skamandryckiej. Nie jest takim optymistą, witalistą, ale jest kimś, kto w swojej poezji jest często pesymistyczny, tragiczny. Nie jest kimś, kto odrzuca powagę, patos swojej poezji na rzecz takiej prozaizacji języka ulicy, ale właśnie u niego widzimy tą powagę, właśnie też tak pewną zniosłość. Drapowanie można powiedzieć. Tak, pewną tak teatralizację. Nie odrzuca tradycji, ale ta tradycja jest właściwie takim jego bardzo mocnym doświadczeniem aktualności, prawda? I wreszcie też no Lechoń jest tym poetą, który jest poetą metafizycznych lęków, namysłu nad historią, nad sensem historii. To go jakoś od razu odróżnia i on sam się czuje trochę inny od reszty skamandrytów. Z biegiem lat będzie sobie mocno zdawał z tego sprawę. Jego bohater jeszcze tych wierszy to nie jest ten człowiek z ulicy, człowiek przeciętny, tylko to jest Piłsudski, to jest Mochnacki, to jest Herostrates. To są jakieś niezwykłe, samotne osobowości. To wszystko jest inne i to decyduje o inności od razu Lechonia. Ja myślę, też formalna strona poezji też go odróżniała, bo on od początku był bardzo tradycyjny. Tak? To był moment, pamiętajmy, kiedy pojawiał się Skamander, no to nawet jakiś czas pod Pikadorem wspólnie z futurystami polskimi działali. Tak? To był czas eksperymentów formalnych i w tamtym momencie tworzenie przez tak młodego człowieka, tak klasycyzującej formie poezji, no to było kontestacją. Tak? Także on był trochę w swoim konserwatyzmie, był anarchistą, przeciwstawiał się pewnej tendencji swoich rówieśników. A mówiąc o tym, tutaj warto chyba jednak rozgraniczyć te dwa tomy, czyli Karmazynowy poemat i Srebrne i czarne, bo jednak one są zupełnie inne. Dzieli je 4 lata raptem, tak, czyli publikował je 21-latek, a ten drugi tom już 25-latek. I o ile Karmazynowy poemat rzeczywiście jest taki bardzo romantyczny, mówiąc najbardziej umownie i skrótowo, w wymowie, w tematyce, no nawiasem tutaj mogę powiedzieć, że bardziej niż
Sorostrates, o którym rozmawiamy, chyba w pamięci współczesnych utkwił wiersz Mochnacki. To recytacja tego wiersza jest przywoływana i przez Wierzyńskiego, i przez otwarcie kabaretu pod Pikadorem. To jakoś bardziej niż ta wiosna, którą chcieli wszyscy widzieć i widzieli, utkwiło w pamięci. Te drżące ręce Lechonia, ta muzyczność tego wiersza, który mówi o koncercie Mochnackiego, o mochnackim pianiście, tak? To przeszywało. No to kiedy mówimy o takich obrazach wywołanych z pamięci, przywoływanych przez jego współczesnych, to warto zauważyć także, że mamy na szczęście bezcenne nagrania ludzi, którzy z Lechoniem się zetknęli, znali, przyjaźnili. Zobaczmy coś z tego. W pierwszych tygodniach mego pobytu na uniwersytecie zmarł Żeromski i wszyscy studenci, no w ogóle młodzież, cała Warszawa zresztą wyruszyła na szlak, na trasę pogrzebu Żeromskiego. W takiej oficjalnej części tego orszaku szli skamandryci, niosąc odznaczenia Żeromskiego na poduszkach. Trzech ich było: Lechoń, Iwaszkiewicz i Wierzyński. Pierwszy raz widziałam wtedy Lechonia i została mi w pamięci ta trójka poetów, wysokich, młodych, tak jakby lekko przygarbionych, pochylonych nad tymi niosących te poduszki z orderami. Poezja Lechonia była bardzo ceniona w kręgu skamandrytów. Bardzo często jego wiersze nawiązują do takich wzorów wiersza sztambuchowego XIX-wiecznego. Osiągnął w tym doskonałość i koledzy byli pełni uznania dla tego rodzaju doskonałości. Zobaczyliśmy tu między innymi fragmenty filmu dokumentalnego Tomasza Kamińskiego z 1995 roku. Twórcom tego filmu udało się jeszcze spotkać, uchwycić tych ludzi, którzy dobrze Lechonia znali. No ale wróćmy do biografii Jana Lechonia, czyli bardzo szybki debiut, olśniewający, bardzo dojrzały, no ale jak Lechoń poradził sobie z ciężarem sławy, która na niego spadła? W końcu dobrze wiemy, że sława, fama poetycka to jest nie tylko triumf, ale także ciężar. No tak, te dwa tomy, które były doskonale przyjęte i przez krytykę i publiczność, no one sprawiły z jednej strony, że oczekiwano na ciąg dalszy, a Lechoń milczy. Lechoń właściwie do końca dwudziestolecia międzywojennego nie opublikuje już żadnej nowej książki poetyckiej. Będzie to budziło, właściwie budzi do dzisiaj zdziwienie, zaskoczenie, pytanie, dlaczego tak się stało. Czy to był ciężar właśnie tej sławy, którego nie potrafił Lechoń udźwignąć? Czy był, tak inni tłumaczą, maksymalizm poety, który cały czas chciał doścignąć te dwa arcydzieła, jednak od razu to dostrzeżono dzisiaj, chyba mało kto będzie dyskutował z tą tezą, arcydzieła polskiej poezji dwudziestowiecznej. Więc maksymalizm, ale być może kryzys twórczy po prostu, który sprawia, że no Lechoń rzeczywiście nic nowego, nic na tę miarę przez te kolejne lata nie będzie w stanie opublikować. On się będzie potem wielokrotnie też w dzienniku jakby zrzymał na tych, którzy zarzucali mu właśnie, że milczy, czemu nie publikuje. On twierdził, że we Francji na przykład te dwie książki by mu już zapewniły taki spokojny żywot, prawda, w historii literatury. On uważał, że no, poeta nie powinien wiele publikować, bo poecie zostają rzeczywiście niewiele książek, niewiele wierszy, a to, co on zrobił, uważał, że i tak było czymś wystarczającym, żeby zapewnić mu miejsce w literaturze. Być może tak, ale publiczność jakby czekała i się dziwiła. Bardzo wrażliwym też człowiekiem, bo mówimy o Lechoniu, tak, to jakoś tak tam się jakaś postać pomnikowa tutaj tworzy, natomiast to był człowiek,
człowiek bardzo indywidualny, z relacji jego przyjaciół wynika, że był bardzo wrażliwy, bardzo delikatny i rzeczywiście możemy sobie tylko starać się wyobrazić, no, dla czytelników Srebrnego i Czarnego, to, bo ta książka jest taka bardzo egzystencjalna, tak? To jest tak, taki, no, naprawdę o zmaganiu się, bo tam jest siedem grzechów głównych, on omawia po kolei. To jest bardzo przejmujące i oczywiście jest to prawdziwa poezja, czy on pisze o sobie. Jeżeli człowiek, który w wieku 25 lat przeżywał takie, no, nazwijmy to bardzo eufemistycznie, rozterki egzystencjalne, tak? I do tego jest obarczony tą sławą i tym oczekiwaniem publiczności, że nazwany siebie następcą romantyków. Pamiętajmy jeszcze o tym, że tyle lat mija teraz od publikacji Karmazynowego poematu, ile kiedy ukazał się Karmazynowy poemat, minęło lat od przełomu romantycznego, tak? Od balad i romansów. Tak? To dla nich, tamtych ludzi, romantyzm był tak bliski, jak dla nas Lechoń. No, dla nas jest trochę bliski, możemy o nim mówić żywo. Oni tak traktowali... Jeszcze niedawno żyli ludzie, którzy go pamiętają. Oczywiście, że tak. Ale pamiętajmy też, jak mogę się jeszcze wtrącić, trzecia rzecz tłumacząca to milczenie, no, że no, Lechoń nie leżał w łóżku, prawda, i patrzył się w sufit, tylko jednak był niesłychanie aktywny, towarzysko i także na niwie kultury. Właśnie, prawda? O to chciałem zapytać, że równolegle do tej poważnej, koturnowej poezji społecznej i egzystencjalnej Lechoń obficie pisał, no, takie, można powiedzieć, dla chleba wiersze okolicznościowe czy humoreski. Pisał szopki, pisał do kabaretów teksty piosenek dla Ordonki. Czy to był rodzaj kompensacji, czy to był jakby inny wymiar? Bo w tym nurcie wykazywał dużą produktywność. Znaczy, ja myślę tak, że Lechoń, no, miał te dwie twarze, ciemną i jasną. Miał taką niezwykle rozwinięty zmysł komizmu i humoru. Przecież tutaj było wspomniane, że właściwie też jego jeszcze wcześniejsze książeczki przed Karmazynowym poematem to są wiersze satyryczne, Rzeczpospolita Babińska i Facecje Republikańskie, gdzie on niesłychanie dowcipnie komentuje aktualną sytuację polityczną. Ten jego zmysł humoru także objawia się właśnie w szopkach politycznych. Wobec kogo był najbardziej złośliwy? No w szopkach najbardziej był złośliwy wobec przeciwników Piłsudskiego, czyli Narodowej Demokracji. Tak, Narodowej Demokracji. Był także, oczywiście, żartował z Piłsudskiego i Sanacji, ale no, zgodnie się dzisiaj mówi, że to jest taki typ satyry trochę dworskiej czy rządowej, prawda, która nie wykraczała poza pewne granice. Natomiast no, właściwie to poczucie humoru Lechoniowi zostaje do końca życia. No, jeżeli czyta się tutaj jego listy z Wierzyńskim czy z Grydzewskim, tam jest mnóstwo jakichś absurdalnych dowcipów, nonsensownych, firnonsensownych. Widać, że to go bawiło i że taką wspólnotę śmiechu tworzył ze Skamandrytami, z redaktorem Wiadomości Literackiej. To jest doskonały moment, żeby wprowadzić temat miejsca Lechonia w towarzyskim, uczuciowym życiu elity artystycznej, politycznej, społecznej, ówczesnej międzywojennej Warszawy. Jakie miejsce Lechoń zajmuje w tym świecie, w tej konstelacji? No, chyba jest uznany za pierwszorzędną gwiazdę. Za kogoś, o kim plotkuje się w towarzystwie i o którym piszą gazety. Tak, no, dzisiaj byśmy powiedzieli tym brzydkim neologizmem tak, że jest celebrytą. Tak, że był celebrytą. No, zawsze jest takie większe zainteresowanie, budzi to życie prywatne, tak, i ta sława, która jest jak dym, czego akurat Lechoń też był świadom, niż ta prawdziwy nurt tej rzeczywistej twórczości. On był stałym bywalcem legendarnej Ziemiańskiej, podobno to on wymyślił to półpiętro dla literatów. Tam, był też głównym tam wykidajłą, to znaczy bronił dostępu do tego stolika różnym profanom. Tak, tam też zapadały wyroki w dziedzinie literatury. Także on i Słonimski byli właśnie takimi rozgrywającymi. Ale też się mało może pamięta, że to Lechoń wymyślił nazwę Skamander, prawda? To jest on. On jest autorem, tłumaczył, że tak jak Skamander opływał Troję, tak my chcemy opływać duszę narodu, prawda? Więc Lechoń tutaj był taką
taką ważną postacią, nie tylko w sensie towarzyskim, ale powiedziałem jakimś takim koncepcyjnym, organizatorem i kabaretu, i pisma Skamander. Potem są także pisma, które redaguje w dwudziestoleciu międzywojennym. Też o tym Lechoniu redaktorze mało się pamięta, bo jest takie dosyć ważne, choć pismo, które Zborowym wydawał Pamiętnik Warszawski. Potem oczywiście jest Cyrulik Warszawski. Są te szopki, prawda, polityczne, które on pisze, więc to jest człowiek niezwykle aktywny i rzeczywiście też to chyba Beata Dorosz, którą z przypisów do korespondencji przywołuje wspomnienie, że taką ambicją Lechonia było przechodzenie takie szybkie na ty z możliwie dużą ilością osób, tutaj mężczyźni, kobiety, ludzie młodzi, starzy, był takim kolekcjonerem. Zobaczmy kolejny materiał poświęcony Lechoniowi. Był zawsze pretensjonalnie ubrany. Znaczy zawsze chciał wyglądać oryginalnie i starał się mieć coś bardzo modnego, jakiś krawat czy chusteczkę wetkniętą do kieszonki, czy buty pomarańczowe. Pamiętam kiedyś buty, które skrzypiały, potwornie skrzypiały i były dosłownie koloru pomarańczowego. Także zwracał i lubił zwracać na siebie uwagę. Miał bardzo, ja bym powiedziała, nieszczęśliwą powierzchowność. Miał fatalną figurę, fatalną. Szalenie długie ręce i cienkie, długie nogi. Skłonność do tycia w niewłaściwych miejscach. I był niezgrabny, niezręczny i bardzo niezręcznie się poruszał. Co szczególnie uderzało, gdy się go widziało, a widywało się go właśnie bardzo często w towarzystwie Wierzyńskiego, który był znów wysportowany i miał bardzo korzystną, że tak powiem, sylwetę. Lechoń był człowiekiem niesłychanego osobistego wdzięku. Towarzystwo Lechonia to była gwarancja, że wieczór będzie pełen śmiechu i zabawy. Miał niesłychane poczucie humoru, miał zaraźliwy śmiech zupełnie. Lechoń się śmiał w taki sposób, że mimowoli wszyscy naokoło zaczęli pękać też ze śmiechu. I to nie było jakieś specjalnie dowcipkowanie albo dowcipy i tak dalej. Nie, Lechoń miał po prostu jakąś taką niesłychany dar rozweselania ludzi. Bardzo subtelnego, na wysokim poziomie, wspaniały intelekt. Był duży, był nieporadny, zawsze nosił czarne ubrania. Zawsze wydawały się trochę za duże, wie pani, takie były, takie był niezgraźny jakiś w tym. Śmiał się jak koń, rżał tak do wewnątrz, wie pan. I był nieprawdopodobnie złośliwy i dowcipny. Ale już niby dowcipny szalenie, ale jak chciał kogoś zjeść, to w ogóle nie zostawał nawet kości. Proszę mi wyjaśnić, jak to jest możliwe, żeby autor, który odniósł tak spektakularny sukces, był namaszczony jako kontynuator wielkiej poezji romantycznej, cieszył się takim wzięciem towarzyskim, miał za sobą próby samobójcze. Na początku lat 20. próbował popełnić samobójstwo już wtedy. Czy coś wiadomo na temat przyczyn, powodów? Tutaj ta dyskrecja tamtych czasów daje już to sobie znać, bo pewne rzeczy wiemy i na pewno tutaj podczas naszej rozmowy dojdziemy do tych najbardziej oczywiście takich budzących zainteresowanie szczegółów życia prywatnego czy intymnego poety. Natomiast ta jego pierwsza próba samobójcza jest związana z zawodem miłosnym, związanym z kobietą, tak? Nie mężczyzną. I chyba to się jednak wiąże bardziej, tutaj trudno domniemywać, bo wiemy, możemy opierać się wyłącznie o te relacje przyjaciół. Mówię, bardzo subtelne, bardzo głębokie, ale jednak no nie były to czasy ujawniania jakichś intymnych szczegółów. Co to mówi o osobowości samego Lechonia?
On miał bardzo wrażliwą osobowość. To jest najogólniej powiedziane. On przeżywał podstawowe problemy egzystencjalne związane z sensem istnienia, tak, ze swoim stosunkiem. Był osobą wierzącą, niemniej jednak nie dawało mu to jak gdyby spokoju. Lęki egzystencjalne, niepokoje, tutaj się na pewno pojawiały, one wracają potem u Lechonia także w jego wierszach, no takich osobistych, prawda, aż do końca twórczości. Myślę, że no tutaj nigdy nie będziemy znali tej zagadki, dlaczego Lechoń i podjął tę próbę samobójczą tak wcześnie. Oczywiście temu nadaje szczególne jakby wymowy, no fakt, że Lechoń kończy życie właśnie popełniając samobójstwo, więc to jest jakby pewna klamra spajająca, tragiczna jego życie i to także z jego korespondencji no, wynika, że był człowiekiem no, też bardzo właśnie delikatnym, kruchym, wrażliwym na rozmaite także przykrości, które być może mocniej odczuwał niż... Tak, ja myślę, że też jest to słowo tajemnica, tak? No bo tak mówimy o nim, to tak no, to są tak intymne i delikatne rzeczy, że aż czasem człowiek tak się gryzie język, żeby tak tutaj mówić, no może, czy pan profesor, czy ja, mamy swoje przemyślenia. W jego poezji tkwi tajemnica. To nie jest, to jego poezja, jakkolwiek sprzed 100 lat, tak jak obliczyliśmy, to nie jest martwy pomnik historii literatury. Tam tkwi tajemnica. Ktoś, kto tą poezję czyta, to tą tajemnicę czuje. No nie wszystko też potrafimy, ta tajemnica się przekłada na jego życie. No ale może mniej tajemnicze okażą się sprawy polityczne. Jaki Lechoń, w końcu chyba zadeklarowany Piłsudczyk, tak go jednoznacznie wypada ocenić, którego zresztą z szopką Piłsudski zaprasza do Belwederu, prawda? Jak on zareagował na zamach majowy? Lechoń był Piłsudczykiem. Przypomnijmy, tak? Ważny wiersz zamykający pierwsze wydanie Karmazynowego poematu, bo w drugim wydaniu dodana była pani Słowacka. Ten to pierwsze kanoniczne wydanie zamyka wiersz poświęcony Piłsudskiemu. I nie jest to poezja z cyklu, którą ja osobiście uwielbiam z czasów harcerstwa, tak? Jedzie na kasztance siwy strzelca strój, czy ani kontusz na nim aksamitny. Nie jest to hagiograficzna poezja, tylko to jest najwyższego lotu poezji. Dygresyjno, dramatyczno, egzystencjalno, historyczno, romantyczna. Nie wiem tutaj, jakie można jeszcze formuły oczywiście teoretyczno-literackie do tego dodać. On był Piłsudczykiem, ale nie w sensie politycznym, tylko w sensie właśnie takiego metafizycznego. To jest może dla nas niedostępne, albo jeżeli jest dostępne, to może byliśmy świadkami jakichś karykaturalnych przykładów kultu Piłsudskiego, czy tak jak no, Lechoń wyraźnie powiedział, że on no, kocha, tak, Piłsudskiego. Ale przypomnijmy, że nawet Bruno Schulz, tak osobny pisarz, pisał o micie Piłsudskiego, no, bo była to postać o wielkości Piłsudskiego, która musi się przelać w legendę. Była to postać magnetyzująca i... No tak, to znaczy ja myślę, że oczywiście tutaj był Piłsudczykiem, bo niezwykle kochał, wielbił Piłsudskiego, który Piłsudski dla niego był wielką osobowością, także wielkim pisarzem, taką osobą, która zmienia polską historię i poniekąd symbolizuje dla niego polską historię. Do Piłsudskiego wraca w pierwszym tomie, ale pisze potem na emigracji, także taki wiersz do wielkiej osoby na temat Piłsudskiego. No i obraca się w kręgu Piłsudczyków. No, na emigracji bardzo ważnym postacią będzie Ignacy Matuszewski, który będzie trochę takim przyjacielem oczywiście Lechonia, ale także poglądy polityczne Lechonia i Matuszewskiego właściwie będą bardzo bliskie. I w odróżnieniu od pozostałych skamandrytów, zamach majowy Lechoń akceptuje. Pamiętajmy, że nieco wcześniej także w wiadomościach literackich opublikowana zostanie bardzo głośna rozmowa, jaką Lechoń przeprowadzi z Piłsudskim. Ona będzie traktowana jako taki wyraz hołdu tego środowiska dla Piłsudskiego. A potem w odróżnieniu na przykład od Słoni
Kwanińskiego i Tuwima. Tu zaczyna się rozchodzenie dróg przyjaciół. No on już nie będzie krytykował Piłsudskiego czy sanacji za to, co będzie skutkiem zamachu majowego, czyli sprawę brzeską, prawda, chociażby, czy Berezę Kartuską. Natomiast no, będzie tutaj właściwie przyjmie stanowisko redaktora Cyrulika Warszawskiego. Będzie cały czas jakby tutaj kimś, kto pozostanie wiernym Piłsudskiego i tej wizji. Podobnie jak Słonimski, prawda? Działał w dyplomacji, pracował w MSZ-cie, podobnie jak Lechoń, który w latach 30. został attaché kulturalnym w Paryżu. Lechoń przed wojną był w Paryżu sekretarzem ambasady polskiej. W tym okresie również dręczyły go załamania psychiczne i cierpiał na okresy niemocy twórczej. Ta niemoc twórcza i stawianie sobie wysokich wymagań bardzo źle się odbijały na jego psychice. Nie czuł się osadzony w Paryżu. On tam przecież był sporo lat, prawda, tym attaché kulturalnym. I miał bardzo dobre stosunki w świecie kulturalnym francuskim. Jakkolwiek jak przyjechał na początku, to o ile wiem, to nie bardzo dobrze mówił po francusku. Ale jednak się w końcu tego języka nauczył. I miał stosunki z elitą intelektualną. Ktoś mógłby pomyśleć, że ta fucha dyplomatyczna, czyli te 10 lat w Paryżu, to był jakiś element tego bycia blisko sanacji. Konfitury. Tak, ja nie wiem, czy tak było, bo jeszcze na moment wracając do Piłsudskiego, pamiętajmy o tym, że Lechoń widział Piłsudskiego w korowodzie postaci, tak? I to też jest widoczne w Karmazynowym poemacie. To była ciągłość, tak? To była i Polska Sarmacka, to był i Jan Kiliński, to był i Maurycy Mochnacki. Tak? To był dla niego Józef Piłsudski, no i gdzieś historycznym. Z tym wszystkim związana postać Słowackiego, którego Piłsudski uwielbiał, no, którego prochy sprowadził do kraju i w tym pogrzebie bardzo istotną funkcję odegrał też Jan Lechoń. To było dla niego wielkie przeżycie. Lechoń pojechał do Francji nie znając francuskiego. To jest też ciekawe, że rzeczywiście akurat, co nas może dziwić, jeżeli myślimy o tamtym pokoleniu, bo mamy tamto pokolenie za ludzi, którzy władali kończywszy gimnazja greką, łaciną, tak? Językiem zaborcy. Pojechał do Kopenhagi też nie za bardzo władając duńskim. Więc są anegdoty, jak to Lechoń zamawia kawę, tak, podczas pierwszych, w 30 roku chyba rozpoczął tą pracę jako radca ambasady, ale w praktyce był attaché kulturalnym. Więc to jest rzeczywiście coś niezwykłego, że jakkolwiek nie pisał poezji, co miano mu za złe, tak, że powinien tomik za tomikiem coraz lepsze wydawać, to zaczynał od przejęcia przy zamówieniu kawy w bistro paryskim, a kończył na... Ale zajmował się z elitą. Się w Paryżu promocją polskiej kultury. Jakie działania możemy tutaj wymienić istotne? Nawet konsultowaliśmy tutaj się z panem profesorem. No, 3 są najbardziej jak gdyby takie chyba pamiętne. To jest francuskie przedstawienie Harnasi, tak? To jest tłumaczenie przez Paula Cazę kontrowersyjne, bo to było prozą pana Tadeusza. No i ta trzecia rzecz, czyli uczestniczenie w sprowadzeniu prochów Juliusza Słowackiego do Polski, do Krakowa. Panie profesorze, Lechoń był autorem przedmowy do dzieł Słowackiego, prawda? Tak, tak, bo był autorem tej przedmowy do dzieł, bardzo też to przeżywał, bo wcześniej ukazała się przedmowa głośna do dzieł Boja Żeleńskiego, do dzieł Mickiewicza. No i ta przedmowa no, była też takim hołdem dla poezji Słowackiego i także no, takim trochę symbolicznym przejęciem pałeczki, prawda? Bo to było naturalne dla ówczesnych elit jakby Polaków, że to właśnie on jest najlepszym autorem takiej można wizji. Powiedzieć, że ta karykaturalna lekcja polskiego Ferdy Durkę z profesorem Bladaczką jest wymierzona prosto w Lechonia.
Nie wiem, czy aż tak bym to powiedział, ale na pewno jest tak. Jego stosunek do Gombrowicza po wojnie być może. Jest bardzo krytyczny i vice versa, prawda? Znaczy Gombrowicz się zżymał na to, że Grydzewski tak dużo miejsca zapewnia Lechoniowi w wiadomościach, że kreuje go na właśnie migracyjnego wieszcza. To była rywalizacja, ale też no, ta linia Słowackiego, tak to nazwijmy w dwudziestoleciu międzywojennym, w polityce poniekąd i także w literaturze. Linia, która właściwie symbolicznie trochę kończy się wraz w kraju ze śmiercią poetów warszawskich, myślę tu o Baczyńskim, zwłaszcza, czy Gajcym, prawda? No to ta linia w dwudziestoleciu jest symbolizowana przez oczywiście w literaturze przez Lechonia, a w polityce poniekąd no, przez obóz właśnie zgromadzony wokół Piłsudskiego. No właśnie, ale tak poważnie rzecz biorąc, już odchodząc od tych przedrzeźniań Gombrowicza. Na czym polega rola Lechonia w ożywianiu polskiego imaginarium, polskiej symboliki w poezji XX wieku? No ja myślę, na takiej powracającej u Lechonia także, zwłaszcza w wierszach z okresu II wojny światowej, ale także wcześniej, znaczy przekonaniu, że w poezji nie ma postępu, prawda? Nie ma w sztuce czegoś takiego jak postęp, że te mity, które wypracowała polska kultura, zwłaszcza romantyczne, one zachowały swoją nośność i aktualność, albo że powinny być konfrontowane ze współczesnością. Lechoń ciągle jakby jest taki w Karmazynowym poemacie wiersz Sejm o Zagłobie, w którym Zagłoba jakby wkracza do Sejmu, który jest takim Sejmem trochę dawnym, bo jest tam król, ale to jest elektryczność, dziennikarze. I właściwie jest takie wieczne teraz w polskości, w którym ten symbol Zagłoby, trylogia, ale także Polska Sarmacka, no jest takim sprawdzianem, jak my jesteśmy, dzisiaj funkcjonujemy. I cała ta opowieść też ta taka ambiwalentna, dyskutowana, no jest cały czas taką próbą pokazania przez Lechonia, czy sprawdzania jakby stanu polskości, stanu polskiej kultury tu i teraz, przez mity nasze, zwłaszcza romantyczne, które dla niego są czymś ciągle aktualnym, ciągle czymś żywym. Po wojnie Jan Lechoń mieszkał w Nowym Jorku. Tam działał między innymi w Instytucie Piłsudskiego. Niewątpliwie lubił Nowy Jork jako miasto, czy też atmosferę Nowego Jorku, ja bym tak powiedział, która jest szalenie liberalna w gruncie rzeczy, jest bardzo, bardzo taka luźna, prawda? To jest jedną z wielkich wartości tego miasta, to jest to, że właśnie nikt niczym się nie interesuje u bliźniego. Trzeba pamiętać, że w tym czasie znaleźli się w Nowym Jorku najwybitniejsi polscy poeci. Tutaj był Tuwim, Wierzyński, Lechoń i Witlin. I pierwszy wieczór literacki, który się odbył w Nowym Jorku, zorganizowała Helena Rubinstein, która, jak pan wie, a może pan nie wie, była królową kosmetyków. Ona się urodziła w Krakowie i bardzo się poczuwała do polskości i ona oddała swój salon kosmetyczny, bardzo piękny, różowy, falbankowy taki, żeby tam można było zrobić ten wieczór literacki. I w tym wieczorze brali udział właśnie wszyscy cztery. To było niezapomniane zupełnie, bo warunki fizyczne tego były tak śmieszne, pachniało to wszystko perfumami, innymi kremami, a oni bardzo serio wiersze wykładali. Więc na początku oni wszystko robili razem. Wybuch wojny zastał Lechonia w Paryżu. Po klęsce Francji wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych przez Brazylię. Czym zajmuje się w Ameryce w czasie wojny i już po zakończeniu działań wojennych? No, w Ameryce Lechoń z jednej strony pisze wiersze, bo to jednak jest ten okres, kiedy odblokowuje się poetycki talent poety. Ukazują się dwa tomy, Lutnia po Begwarku oraz Aria z Kurantem. Bardzo ważne
ważne tomy, ale także Lechoń angażuje się w działalność organizacji polskich w Stanach Zjednoczonych, wygłasza wykłady na temat literatury polskiej. One zostaną wydane w 1945 roku w osobnym tomie. Także redaguje bardzo ważne pismo, jakim jest Tygodnik Polski, w którym także objawia się właściwie po raz pierwszy chyba z taką siłą jego pasja i talent publicysty politycznego, bo Lechoń tam komentuje wydarzenia, które dzieją się naokoło niego w świecie. Bardzo to też wszystko przeżywa. Jest jedną z centralnych postaci ówczesnego życia emigracyjnego, no nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Równocześnie no, utrzymuje kontakt z emigracją londyńską na tyle, na ile to jest możliwe, czyli z pismem Tygodnikiem Grydzewskiego Wiadomości. Można powiedzieć, że Tygodnik Polski jest taką amerykańską emanacją Wiadomości Polskich, no bo to jednak była pewna bardzo wyraźna opcja polityczno-kulturowo-cywilizacyjna, tak? Która dzieli zresztą Skamandrytów, bo Słonimski i Tuwim oddalają się jak gdyby od Wierzyńskiego i Lechonia. Tak, to jest, zdaje mi się, że jeżeli chodzi o historię współczesną polskiej kultury XX wieku, jakiś taki, w tym szczególe widzimy pewien szerszy proces i to jest bardzo, bardzo istotne, bo tutaj na przykładzie rozbicia grupy przyjaciół, tak, a szczególnie przyjaźni Lechonia z Tuwimem, no widzimy pewne tragiczne okoliczności, które spowodowały no, między innymi to, że do tej pory znajdujemy się w takim punkcie, w jakim się... A co ich poróżniło? Poróżnił ich stosunek do Związku Sowieckiego i poróżnił ich stosunek do kształtu państwa polskiego, jakie wyłoni się z II wojny światowej. Grydzewski wspólnie z Zygmuntem Nowakowskim, który formalnie był redaktorem Wiadomości Polskich, a Lechoń jako redaktor Tygodnika Polskiego razem z Wierzyńskim. Odmawiają uznania. Odmówienie uznania się bardziej kojarzy historycznie z tym, co się wydarzyło 5 lipca 1945 roku, kiedy to odmówiły uznania zachodnie mocarstwa rządowi legalnemu Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Oni właśnie chcą nadal uznawać tę Polskę, jaka była, czyli nie godzą się na to, że w układzie Sikorski-Majski kwestia granic wschodnich Rzeczpospolitej została w zawieszeniu. Tak? Domagają się prawdy o zbrodni katyńskiej i to są punkty, w których no, idą pod prąd polityce zachodnich sojuszników i to jest bardzo ważny, taki elementarny wybór moralny, tak? Bo to już nie było żartów. Tak? Ktoś w konsekwencji tego wyboru, jak Tuwim, pojechał do PRL-u i miał masowe wydania i był głaskany po główce przez komunistów, to taki Waszkiewicz całe życie swoje, ja sam pamiętam jako dziecko w telewizji go chowanego w górniczym stroju, szefa ZLP, a ktoś wyskakiwał przez okno w fotelu nowojorskim w 1956 roku. To były bardzo ważne wybory. My tak trochę traktujemy, że to tak się to odbyło. No oczywiście, że okoliczności były temu winne i czy jak czytamy Grydzewskiego, czy Wierzyńskiego, to są okoliczności zawiniły. Natomiast to Lechoń rzeczywiście zrywa z Tuwimem w 1942 roku. No już w konsekwencji bezpośrednio podpisu Tuwima pod jednym z takich zbiorowych pism części polskiej emigracji, właśnie wspierającym Związek Sowiecki. I też organizacje Towarzystwo Przyjaźni Amerykańsko-Radzieckiej i tak dalej. Tak, więc podpis Tuwima tam się pojawia wśród podpisów no, komunistów, a nawet jak dzisiaj wiemy agentów sowieckich. Więc stosunek do Związku Sowieckiego, niezgoda na ten kształt Polski okrojonej terytorialnie i podporządkowanej Rosji Sowieckiej jest tutaj nie do przyjęcia dla Lechonia i on to już wówczas widzi i drogę, którą podąża Tuwim, ale także czyta Kwiaty Polskie Tuwima i ten obraz II Rzeczpospolitej, który tam się pojawia, bardzo krytyczny, gdzie Polska międzywojenna jest krajem właśnie faszystowskim, reakcyjnym. Zresztą sam Lechoń będzie określany mianem faszysty przez niektóre środowiska komunistyczne w Stanach Zjednoczonych. No to jest ta granica, której Lechoń, a także Wierzyński nie chcą przekroczyć i to właśnie rzeczywiście no, pokazuje, jak dramatyczne były te wybory i jak też no, tutaj bezkompromisowy był sam Lechoń, że on nie zrywał nawet przyjaźnie z osobami, zdawałoby mu się bardzo bliskimi. A jakie to wszystko ma wpływ na wizję literatury polskiej, którą znajdziemy we wspomnianych wykładach o literaturze polskiej? Jaki to jest obraz dziedzictwa literackiego
polskiego? No tam przede wszystkim literatura polska dla Lechonia, no jest tą literaturą, można powiedzieć, najważniejszą, najpiękniejszą, bo Lechoń na pewno uważał tę literaturę za sobie najbliższą. Jest taki jego ładny i popularny wiersz, hymn Polaków z zagranicy, jeszcze z 1936 roku. On tam pisał: nie ma dziejów piękniejszych niż twoje o Polsce i większej chluby niż być Polakiem, prawda? Literatura polska była tutaj dla niego emanacją właśnie tego narodowego ducha, którego tak kochał, ale to była przede wszystkim literatura romantyczna. To najwięcej miejsca poświęca Mickiewiczowi i zwłaszcza tutaj z tego dorobku Pan Tadeusz, który dla niego jest arcydziełem. I też bardzo ciekawa jest tutaj taka jego koncepcja literatury czystej, że ta literatura romantyczna mickiewiczowska jest taką literaturą czystą w znaczeniu popularnego wówczas księdza Bremonda, bo też to tłumaczyło także jego niechętny Lechonia stosunek do awangardy, prawda? On domagał się od literatury czystości w znaczeniu otwarcia na pewne doznania duchowe, metafizyczne, ale także czystości w znaczeniu ucieczki od takiej doraźności, także tego, że poezja jest takim właśnie żywiołem, zwłaszcza poezja irracjonalnym, muzycznym. Porównywał z Abremondem także literatury do takiej swoistej modlitwy, prawda? Więc tutaj ten jakby dowartościowanie aktualności literatury romantycznej, wskazanie na metafizyczne źródła literatury. A jeśli chodzi o oryginalną twórczość Lechonia z tego okresu wojennego, co moglibyśmy tutaj wskazać jako charakterystyczny składnik jego? No, na pewno esej o literaturze to też była jego oryginalna twórczość. Ja mam na myśli twórczość poetycką, tak. Literackimi rozważaniami, że pewien wybór, którego dokonało to środowisko, które no, to był dramatyczny wybór i zaowocował rozpadem przyjaźni wieloletnich, też miał oczywiście wpływ na kształt twórczości tej już wyraźnie literackiej. Bo do tej korowodu postaci, o którym mówiliśmy, tak, czyli od właśnie Sarmatów, Jana Kielińskiego, Mochnarskiego, Piłsudskiego, Lechon nie tylko teoretyzuje w szkicach o literaturze, ale w swojej twórczości dołącza kolejne osoby, tak? Czyli to są wiersze o prezydencie Warszawy Stefanie Starzyńskim, tak? To jest wiersz o generale Klebergu. To jest wiersz Marsz Drugiego Korpusu i hołd dla żołnierzy spod Monte Cassino. Więc w tym jego korowodzie postaci historycznych przychodzą jemu aktualne postacie i osoby. I to najwięcej chyba jakoś może nam powiedzieć o tym, jaka była treść tej twórczości. No, z tego wszystkiego, cośmy powiedzieli, wydaje się wynikać jasno, dlaczego Lechoń odmawiał powrotu do PRL-u, ale właściwie jak on patrzył na to państwo, na PRL? No, wydaje mi się, że z największą grozą i obrzydzeniem i przerażeniem jednocześnie, bo o ile właśnie w wierszach wojennych on jakby tutaj odnawia znowu, czy nawiązuje do dykcji romantycznej i do wielkiej tradycji kultury nie tylko polskiej i zachodniej, żeby pokazać, że walka Polaków w czasie II wojny światowej jest kontynuacją nie tylko narodowej, ale w gruncie rzeczy takiej trwającej od początków zachodniej cywilizacji była, tak. Walki o wolność, prawda? To jest walka o Zachód, nie tylko o polskość. No więc dla niego PRL jest zaprzeczeniem Zachodu. To jest jednak domena Wschodu, domena Rosji. To jest jakby powtórzenie doświadczenia zaborów rosyjskich. To jest Moskwa. No i to jest pogwałcenie tych największych wartości, jakimi są wolność, jakimi jest sztuka, jakim jest właśnie ten wymiar duchowy kultury. No to w związku z tym, jaką misję widzi dla emigracji, dla środowisk, które pozostały na Zachodzie i mają trwać w oporze wobec PRL-u? On jest wpisany w pewną zbiorowość, pewien fenomen, tak, tej emigracji niezłomnej i tutaj jak gdyby na swoim polu aktywności w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, czy to jest aktywność kulturowa związana z uczestniczeniem w życiu emigracji, czy naukowa, bo tu jest ten Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku, czyli jak gdyby taka ekspozytura Polskiej Akademii Umiejętności, która w czasie wojny nie mogła działać, ale komuniści też jej zabronili działalności, czy
przepotwarzyli na pan. On jak gdyby powtarza pewne wzorce przynależące do postawy niezłomnej, ale oczywiście jako jej jeden z najwybitniejszych przedstawicieli, bo zwróćmy uwagę, bo mówimy o tym romantyzmie i tym świadomym wyborze bycia emigrantem politycznym, podobnie jak romantycy po powstaniu listopadowym, ale on to wszystko właśnie brał poważnie i udowodnił swoim życiem, tak? No tak chwiono z niego, że chce być drugim Mickiewiczem, czy Giedroyć uwielbiał w korespondencji się wyżywać na Lechoniu, że to Gryzewski właściwie robi jakąś hecę, tak? Z poważnych zagadnień, bo poważne to jest to, co my z Londyńczykiem sobie umówimy, tak, w listach, a niepoważne jest to, co robi Gryzewski. Ale no, tu myślę, że z perspektywy kilkudziesięciu lat można to spojrzeć inaczej. Jednak zauważmy podobieństwa dotyczące losu i działalności. Wykłady paryskie, potem nowojorskie Lechonia, to jest jak gdyby takie powtórzenie wykładów paryskich Adama Mickiewicza. Tak? To jest też jak gdyby udział w tej dziedzinie. Wydawanie własnego pisma przez poetę. Tak? Tygodnika polskiego. To są takie półświadome, ale nowoczesne, a może świadome, może nieświadomione. Bo ja widzę u Lechonia takie właściwie olśnienie, zdumienie, że on jakby odkrywa też w swojej biografii, w doświadczeniu Polaków tego okresu, prawdziwość jakby losu romantycznego, że to nie jest literatura, że to nie jest papier, że to wszystko jest jakby właśnie karmazynowe, w tym znaczeniu naznaczone cierpienie. On uważa, że centralnym punktem poezji polskiej, centralnym, czy to komuś podoba, czy nie, bo można to kontestować albo się z tym zgodzić, to jest zagadnienie walki Polaków o wolność. I że być może, nawet są takie przypuszczenia, że gdyby twórczość Mickiewicza oparta o takie punkty ciężkości była znana światu, tak jak twórczość Fiodora Dostojewskiego, to wtedy Polska dałaby coś uniwersalnego światu, że może lepiej niż Dostojewszczyzna, gdyby się w świecie rozlała taka postawa romantyczna związana z walką o wolność, o czym pan profesor mówił. I to było przez niego realizowane. To nie było tylko teoretycznie ogłoszone w jakichś scholarskich wypowiedziach dla studentów, tylko on też swoim życiem, swoją postawą to udowodnił. To jest też ciekawy wątek. Mówiliśmy o współpracy Lechonia z Polskim Instytutem Naukowym, mówiliśmy o jego pracy redakcyjnej w Tygodniku Polskim. Jeszcze jednym z takich obszarów jego aktywności była współpraca z Radiem Wolna Europa. Co możemy na ten temat dodać? No dla mnie to jest taki fragment trochę dorobku Lechonia do odkrycia, bo to jest jednak twórczość, która i biografia, która ma trochę białych plam. To znaczy wiemy, że Lechoń współpracował z Radiem Wolna Europa, że pisał dla Radia Wolna Europa teksty, że wygłaszał tam odczyty. Natomiast wiemy też, że kosztowało go to ogromną ilość jakby nerwów, żeby w ogóle sfinalizowała się ta współpraca, ważna dla niego także z powodów życiowych, żeby miał po prostu za co żyć, bo żył w ogromnej biedzie na emigracji. I to jest ten fragment spuścizny, który właściwie jest takim postulatem znowu do zebrania, bo tak naprawdę można włączył się do zimnej wojny. Można posłuchać w sieci z dostępnych, bardzo mało jest tego. To się nazywało Głos Wolnych Pisarzy. To były dyskusje, które prowadził na przykład z Kazimierzem Wierzyńskim na tematy literackie. Gdzieś w tle tego wszystkiego jest także pytanie o homoseksualizm Lechonia, o napięcie, które istniało pomiędzy jego katolicyzmem a jego homoseksualizmem. Na ile to mogło wpłynąć także na tragiczną śmierć Lechonia? To był człowiek, który po prostu miał depresję, tak nazwijmy to chyba, tak to by było zdiagnozowane, od zawsze i z tą depresją walczył. Natomiast jakie elementy mogły się przyczynić do tej decyzji o próbie samobójczej. Ja na przykład, możemy tylko domniemywać, ale jeżeli się pobawimy, ja na przykład jestem zwolennikiem tezy, że raczej to nie były kwestie związane z życiem intymnym, tylko myślę, że to była kwestia kryzysu związanego między innymi z raczej komunizm bardziej za to winił. To się wszystko nawarstwiało w tej depresyjnej osobowości. Natomiast myślę, że po wojnie koreańskiej, która była jakąś taką nadzieją, tak, dla imigrantów, że to będzie trzecia wojna, po, nie wiem, rozpadzie władz emigracyjnych w 1954 roku, to jawiło się to wszystko bardzo, bardzo, bardzo pesymistycznie. Jest nawet teza taka, że może gdyby poczekać.
zwlekał z tym samobójstwem, tak, o ile możemy tak mówić. Trzy tygodnie, tak, to zaraz było powstanie w Poznaniu, w 56 roku w czerwcu zaczęła się odwilż, że może to Tadeusz Nowakowski pisał właśnie te strzały na ulicach Poznania, to byłby taka nowa Bastylia dla Lechonia i to może by jakoś też go poetycko podniosło i że może wtedy by żył dłużej. No ale no to jest poetycka, prawo tak gdybać? Oczywiście jest poetycka wizja chociażby Jarosława Marka Rymkiewicza z tomu Koniec lata w zdziczałym ogrodzie. Wiersz Lechoń, który jest opisem właśnie tego samobójczego lotu Lechonia jako takiego lotu do Polski, powrotu do Polski, prawda? Więc tutaj jakby nostalgia mogłaby być takim jedną z tych przyczyn, prawda? Właśnie wspomniał pan o Rymkiewiczu, który wysoko cenił Lechonia. Jakie Jan Lechoń zajmuje miejsce dzisiaj w kanonie, w tym panteonie poetyckim i w kanonie polskiej literatury? Znaczy myślę, że tak, z jednej strony oczywiście jest już w tym kanonie muzeum, nazwijmy to, prawda, w tym miejscu, gdzie są lektury obowiązkowe, gdzie są ci pisarze, bez których trudno sobie wyobrazić polską literaturę i tam Lechoń, zwłaszcza jako autor właśnie tych dwóch tomów, Karmazynowy poemat oraz Srebrne i Czarne jest, prawda, i tutaj to nie jest o tym historia literatury polskiej. Natomiast ciekawym zjawiskiem jest powrót Lechonia w wierszach niektórych poetów polskich ostatnich latach. Ja myślę tutaj właśnie o Jarosławie Marku Rymkiewiczu, który poświęca mu przejmujący wiersz i jakby w ogóle... Nazwał go księciem Polaków. Nazywa Lechonia tutaj księciem Polaków, zresztą za Jarosławem Iwaszkiewiczem, więc też to określenie jest niezwykle nobilitujące, prawda, jak sądzę, dla Lechonia, podkreśla jego taki arystokratyzm duchowy i także rolę przewodnika Polaków, prawda? A z drugiej strony Wojciech Wencel, który wydaje zbiór wierszy Lechonia, Kasandra się myli, autorski zbiór wierszy, ciekawy, bo pomija właśnie Herostratesa, bo uważa, że to jest wiersz w jakimś sensie burzący wizerunek Lechonia właśnie romantycznego, który nie burzył, nie kruszył Polski, ale ją ocalał, prawda? Był tym, który nie chciał Polski właśnie pokruszonej, ale tą Polskę wielką i silną. I Wencel, który poświęca Lechoniowi wiersz w jednym ze swoich ostatnich tomów Epigonia i właściwie próbuje to samo robić z językiem polskim, z polską mitologią, co robił Lechoń. Powtarza w jakimś sensie ten lechoniowy gest aktualizowania Polski mitów kulturowych. Więc wydaje mi się, że mamy takie zjawisko w tym sensie zaskakujące, że Lechoń uchodził za poetę anachronicznego, epigońskiego. Sam nazywał się autoironicznie poetą niemodnym, prawda? Ale tutaj być może jest jakiś w ostatnich latach zainteresowanie tym Lechoniem jako taką inspiracją poetycką. No to dopowiedzmy, że warto, żeby czytelnicy podążyli tropem poetów i odkryli Lechonia żywego, Lechonia jako autora wiecznie trwałego polskiego mitu, mitu wiecznego teraz, polskiej kultury. No i w końcu autora, który jest w ścisłym kanonie polskiej poezji XX wieku, właśnie nie tylko historycznej, ale jako element bardzo żywego polskiego dziedzictwa. Bardzo panom dziękujemy. Dziękujemy. I zapraszamy za tydzień.